Parę tutaj osób zgromadzonych brało udział i widać, że to zżycie, które panowało w tamtym okresie, przenosi się na czas teraźniejszy. Jeżeli chodzi o pana Wojciecha Mufado, to oczywiście oddam głos Helenie, ponieważ Helena napisała między innymi książkę o nim, czyli Przybądź będziesz tańczył, wspomnienie o Wojciechu Mufado. Wszystkie zdjęcia, które tutaj się znajdują, jak również opisy, zawdzięczamy właśnie Helenie, ponieważ Helena w swojej książce, jak również tutaj w tych przedstawionych, na tych przedstawionych tablicach, to ona zawarła opisy, które w jakiś sposób przedstawiają dane miejsca czy sytuacje podczas wyjazdów, tak? Podczas wyjazdów, koncertów i spotkań z osobami, które uczestniczyły w tych zajęciach, tak? W tych zespole tańczyły i uczestniczyły. Muszę wspomnieć, że projekt ten powstał przy udziale członków stowarzyszenia Powinniśmy. W sumie reprezentujemy i Helena, i osoby tutaj, parę osób, które jest stowarzyszenie Powinniśmy. Jedna z osób, czyli Karol Przyborowski, jest osobą, która jest promotorem i osobą, która wymyśliła dawno temu w Olsztynie. Jest to strona internetowa i fanpage na Facebooku, który pokazuje miejsca, jak również architekturę Olsztyna z tamtych lat. Zachęcam bardzo do zapoznawania się z tymi zdjęciami, z opisami tych miejsc. Jak również zachęcam Państwa do tego, żeby może z tych swoich szuflad powyciągać jakieś zdjęcia i przekazać, bo możemy w jakiś tam sposób ten czas, który upłynął,
tak wprowadzić do dnia dzisiejszego. Bardzo, bardzo zachęcam. Jest to dobre, fajne wystawy, życzę. Witam Państwa serdecznie. Dodam tylko, że ta wystawa powstała według pomysłu Basi Gąsiewicz-Ludzińskiej z Węgorzewa, która jest prezesem Fundacji Dziedzictwo Nasze. I ta wystawa powstała tak konkretnie z myślą o Europejskich Dniach Dziedzictwa. I tam była prezentowana we wrześniu. Po prostu Basia Gąsiewicz-Ludzińska uważa, że jest to taka działaczka bardzo prężna z Węgorzewa, że trzeba pokazywać osoby, które są zasłużone dla regionu, które się pamięta, które mają wszyscy w sercu. I ja skorzystałam z tej możliwości, żeby te zdjęcia udostępnić, opisać. One są wszystkie do tego, żeby je spokojnie po prostu po kolei poczytać, znaleźć siebie, znaleźć swoich bliskich. Myślę, że to oglądanie dostarczy Państwu wielu wzruszeń. Tak myślałam sobie, jakby opowiedzieć o panu Wojtku, bo wszyscy właściwie, którzy tutaj stoimy, pamiętamy go z tej dziedziny tanecznej, choreograficznej, z tego, że na sali baletowej pokazywał nam układy taneczne, wymagał takiego innego ruchu. Pamiętamy Chenet, Pas de Basque, Pas Coupé, różne takie nazwy, które nam gdzieś tam zostały w pamięci. Bo ja też dodam tylko, że tańczyłam u pana Wojtka 10 lat i jestem szczęśliwa, że tę wystawę można pokazać, że te zdjęcia można powiększyć i pokazać w takiej formie, jakie to właśnie tutaj widzimy. Nie są takie małe jak w tej książce, którą napisałam. No i pomyślałam sobie, że o panu Wojtku można mówić w wielu płaszczyznach. Można mówić jako o Polaku, który urodził się w Polsce, która teraz ten teren, w którym na mężczyźnie znalazł się już poza granicami Polski. Ale jednak przyjechał tutaj na nasze tereny i po wojnie tworzył tę kulturę, tę tradycję. Z Państwem, bo to my widziałam w Państwa imieniu przede wszystkim i bardzo, bardzo gratuluję i dziękuję za tą wystawę. Właśnie tak jak Pan powiedział, właśnie chodzi o to, żeby przypominać te korzenie, bo to jest nasza ta najbliższa historia i często tak po paru latach się zapomina, nie? To jest nasza historia naszego miasta. Jest i trzeba odświeżać, tak. I właśnie dziękuję za to przypomnienie. Dziękuję serdecznie. I te wszystkie grupy, które szły i do Burdy, i do Kurdulki, i do Wierzchwałdu, i gdzieś jeszcze indziej. Wszyscy dzisiaj, którym pan Wojtek jest bliski sercu, znaleźliśmy się tutaj. Ja noszę również głęboko w najczulszych miejscach serca pana Wojtka, bo chociaż byłam z chóru i już o głosie nie mogę wspomnieć, bo gdzieś wleciał, prawda? Ale gdziekolwiek jestem, wszędzie spotykam ludzi, których wychowywał pan Wojtek. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Nawet dzisiaj, kiedy byłam na kursie komputerowym i mówię, że muszę się zwolnić, jak wiele ludzi tam było, którzy znali pana Wojtka. Mieliśmy wszyscy ten honor, wielki honor, znać pana Wojtka, pracować z panem Wojtkiem i wiele z tego wynieśliśmy. Myślę, że dał nam nieprawdopodobne podwaliny, Helenko, do życia dalszego, bo przecież skoro my się tutaj po tylu latach spotykamy i ciągle wspominamy i ciągle gdzieś tam na Facebooku szukamy tych zdjęć zespołowych, to znaczy, że my wciąż zespołem żyjemy. My wciąż śpiewamy, my wciąż tańczymy. Wieszcz i poeta powiedziałby, miłe sercu pamiętanie, pan Wojtek by pięknie to pamiętanie nam wytańczył. My na pewno tego byśmy nie potrafili.